Zatrudnienie w oświacie może stracić kilkudziesięciu księgowych i pracowników administracyjnych. Jest to związane z analizą przeprowadzoną przez firmę Vulcan, a dotyczącą szukania oszczędności w jeleniogórskiej oświacie. Przewidujemy, że może być to około 70 osób, ponieważ mamy około 90 osób zatrudnionych. Mieliśmy niedawno wprowadzony bon edukacyjny w Jeleniej Górze. Dotyczył zatrudnienia nie tylko nauczycieli, ale pracowników administracji i obsługi. Według naszych wiadomości zatrudnienie w placówkach oświatowych oscyluje koło zera, więc nie ma potrzeby jakichkolwiek zmian. W ramach planowanych oszczędności władze miasta chcą powołać tzw. Centrum Usług Wspólnych, zajmujące się księgowością wszystkich jeleniogórskich szkół. Na to nie ma zgody związków zawodowych. Według naszej wiedzy dotyczy to zatrudnienia tylko 20 kilku osób, 26 czy 7. I oszczędności dla miasta oscylują koło kwoty 1 600 000. To wydaje nam się, że nie jest to wygórowana cena za to, żebyśmy mieli bezpośrednio w placówkach możliwość korzystania z pomocy księgowych, finansowej, tak my, nauczyciele, pracownicy, jak i dzieci. Co prawda tej decyzji jeszcze nie ma, nie ma uchwały Rady Miasta, ale żeby zaprzestano jakichkolwiek działań, wykorzystuje się Vulcan do tych spraw zupełnie niezwiązanych z ich naturalną działalnością. Natomiast zobaczymy, jak to się będzie przedstawiało w tej najbliższym okresie czasu. Związkowcy na razie nie mówią o strajku, ale podkreślają jednocześnie, że plany miejskich urzędników są niepokojące. Mamy zaproszenie do pana prezydenta na 7 listopada. Na pewno skorzystamy.